Jesteśmy nadal w Poznaniu i dzisiaj zrobimy przegląd najlepszych tutejszych kebabów. Zaczynamy od Marhaba Grill Kebab, który znajduje się na Dąbrowskiego, właśnie w Poznaniu, i sprawdzimy, gdzie mają najlepszego kebaba. Także chodźcie za mną. Wyszliśmy na lokalu, mieliśmy wziąć kebab mieszany, ale wyszło, że wzięliśmy dwa. Mają normalnie trzy te szpady, te trzy donery. Na jednym jest wołowina się kręci, na drugim baranina, a na trzecim kurczak. Jeszcze dopytam, jak będziemy odbierać, czy to jest 100% baranina, bo jak jest oddzielny baranina, to jestem ciekaw, czy to po prostu jest wołowo baranie. Czy... Dokładnie. Nagraliśmy przebitkę tylko dwóch mięs, kurczaka i wołowiny, bo pan poprosił, żeby tej baraniny nie kręcić, no bo już była końcówka, ja się kompletnie nie dziwię. I tak. Masa sosów. Bardzo dużo sosów do wyboru. Wzięliśmy kurczaka z sosem curry i jakimś ostrym, do tego pan polecił, a drugi właśnie wzięliśmy kebab z wołowiną i baraniną, taki mieszany, i właśnie w nim sos również mieszany, więc troszkę koncepcja się zmieniła, będziemy brać wszędzie kebab z kurczakiem i kebab wołowy, tak więc się dzisiaj porządnie nawpierdzielamy, mam nadzieję, dobrych kebabów, bo tutaj ocena jest 4.1 na 5 na Google, więc no nie wydawałoby się, że to jest jakoś dużo. Ale jak zobaczyłem te mięsa, jak zobaczyłem te dodatki i te sosy, bo tam sosy są normalnie w takich bemarach jakby, no to wygląda to naprawdę obiecująco. Ogólnie w środku bardzo fajnie to wygląda, tak świeżo i smacznie. Tak, naprawdę wygląda to dobrze i ja pierwszy raz widzę, żeby było oddzielnie się kręciła wołowina i oddzielnie baranina, nie? To jest dla mnie coś nowego. Tu polecił nam kolega, który jest poznaniakiem i no mam nadzieję, że się zna. Tak, Borywa, pozdrawiamy. Hello. No dobra, to czekamy. Mamy naszego kebaba z kurczakiem, jest on zawinięty w tortilli, nie jest ona jakoś mocno wypieczona, spójrzcie. Ale kurczak wygląda tutaj fajnie, naprawdę. Co tutaj mamy? Widzę sałatę. Miks sałat, widzę pietruszkę też i ten sos żółty to jest sos właśnie curry, więc co, próbujemy, nie? No dawaj, dawaj. Powiem wam, że trochę kurczak sam w sobie smakuje tak jakby był troszkę taki z rożna, naprawdę fajny taki posmak, jest on bardzo soczysty. Ej, dobry ten kurczaczek. Ej, lepszy niż w Skillu. Sam kurczak, smak, bo lepiej jest doprawiony. Cienko skrojone są, jest ten kurczak bardzo cienko skrojony, dobrze się to je. W ogóle tortilla to jest taka z tych, co przechodzisz przez zębami i w ogóle ich nie wyczuwasz, nie? Taka przenikasz przez nią, więc to jest bardzo duży plus tutaj tego. Sporo jest tego mięsa całkiem. No powiem wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, jak na 4.1 to jest świetny kebab, bo wiele było kebabowni, gdzie właśnie 4.1 miały czy koło 4 i były dużo gorsze. To jest takie 4,5, nie? Powinno być na Google. Nie wiem czemu to ma 4. Może po wołowinie się czegoś dowiem. Tutaj dalej ten kurczak jest poprzypiekany taki na brzegach troszkę takie twardsze. Więc już nie jest taki miękki, wiesz o co chodzi. Tak się czasami wysmaży ten skórka. Natomiast fajny jest ten sos curry. Fajny jest sos curry, taki kwaśny troszeczkę, troszkę lekko pikantny smak. Bardzo dobry kebab, naprawdę. Ten kurczak dalej już nie jest taki mięciutki jak na początku, nie? Tak jak ten, ale z soczystością. Ogólnie, no właśnie już nie jest mniej, bo jest taki bardziej wypieczony, nie? Ty lubisz taką karkówkę, chcesz, nie? Ja lubię taką. On jest taki już bardziej trochę, że tam chrupnie, coś takiego. Powiem ci, naprawdę spoko kebab. Myślę, że takiej w skali to takie koło ósemki coś, nie? Koło ósemki. Naprawdę fajna jest tutaj ta... tortilla. Ta tortilla i ten sos. Ten sos naprawdę to wyróżnia. Polecony został przez właściciela, chyba przez właściciela, pracownika. Naprawdę fajny. No, taka ósemeczka. Dobra, mamy tutaj teraz naszą pozycję wołowo-baranią, czyli jest jedno mięso wołowe, drugie wołowo-baranie, bo dopytaliśmy, to jest 30% baraniny, więc bardzo dużo ogólnie. I też tortilla, sosy tutaj mamy troszkę inne, bo jest właśnie czosnkowy i jest ostry. Natomiast jedna ważna rzecz, to są małe kebaby, oba, i one kosztowały po 21 zł. Ale to taka ogólnie na długość, może on nie jest najdłuższy, ale jest nabity w szerokość, nie? On jest dosyć gruby. Mięso jest, patrzcie, fajnie skrojone, takie cienkie płaty, nie? No. Ty właśnie jesteś bardziej taki team, że grube mięcho, tak jak ostatnio w Skill Kebab, czy takie cieńsze płaty? Team mięcho. Ja te cieńsze płatki. Ale te sosy mają dużo smaku. A tutaj jakie mamy? Czosnkowy z ostrym.
Do ostrego jeszcze nie doszedłem. Kiszony ogórek też jest? Tak, tutaj jest kiszony ogórek. Natomiast ten czosnkowy jest taki bardzo czosnkowy, naprawdę. W kebabie to chyba jeszcze nie jadłem tak czosnkowego tego sosu, nie? Wróbel, będzie ci smakować to mięso, tak? Te wołowe, no. Wypieczone. Bardzo dobre, bardzo dobre. Jest cieniutko skrojone, bardzo fajnie się je. A wyczuwasz barana? Troszkę czuć, ale nie jakoś intensywnie, nie? Ale no, bardziej chodzi mi o to, czy rzeczywiście tam ten baran jest, czy... Tamtego oceniłem na 8, to tu minimalnie wyżej z 8,5 bym dał, to już bym był takie efesowe klimaty, w sensie ocenowe, nie? 8,5 bardzo dobry. A ta zielenina to co to? Pietruszka czy co to? Mamy tu rukolę, kapustę czerwoną, ogórka kiszonego, jest też pomidor. Naprawdę spoko to wszystko się prezentuje i jest bardzo dużo mięsa. Zobaczcie, ile to jest wyłchane. Wypełnione. 21 ziko i masz tyle mięcha? Naprawdę sztosik. 8,5 to są półki najlepszych w Warszawie. Dobra cena. I naprawdę znaczy, to ma podjazd do Warszawy. To mały, ale nie jest taki mały. Nie, on jest nabity w szerokość i spójrz, ile tu jest mięcha. Bardzo uczciwy kebab. Naprawdę, za 21 zł. Miłe zaskoczenie na sam początek, co? Naszej wędrówki. Nie wiem, czemu to ma 4,1. Ale co jest fajne, w obu bardzo dużą rolę gra fajny sosik. No, bardzo fajny. Także tyle, ej. Dla mnie to jest topowa półka w Warszawie. Tak, takie robi. Aż zachrupał mi ten kurczak pod koniec. Jest spoko, ja lubię, jak jest mięsko fajnie przypieczone. Dosolone mięso. Nie, naprawdę pozytywne zaskoczenie na sam początek. Myślałem, że będziemy zaczynać od najgorszego w górę, a może tak będzie. Ta tortika, tak jak mówiłeś, jest naprawdę cieniutka, delikatna, prawie niewyczuwalna. Więc taka jest najlepsza. Nawet mimo, że ona jest kilka razy zawinięta, to nie zapycha tak, że nie suszy w buzi. No pita, jakbyś miał przypieczoną pitę, to już by ci zasuszało. Właśnie tortilla wcale nie jest zła, jak twierdzą niektórzy. Sos curry naprawdę dobrze smakuje, pasuje do tego kurczaka i do warzyw. Mhm. Jest git. Łapka w górę dla tego miejsca i oczywiście łapka w górę pod tym filmikiem. Jak wiadomo, ja team kurczak, więc zobaczymy, jak tutaj wołowinka z baraniną. A tutaj tak jakby mniej warzywek było? Więcej mięsa? Tu jest mięcha od cholery po prostu. Dobra. Wjeżdżaj w tego potworka. Nie no, w sumie jest bardzo smaczny. Poczułeś sosik? Czułeś trochę sosu. Nie jest sucho. Jest soczyście. A mimo, że dużo mięsa bardzo. Tak, dużo mięsa. Ja bym troszeczkę dał mniej mięsa, a więcej warzyw. Nie wiem, czy tu zadziałał efekt kamery. Może. Ale jeżeli tak jest, dajcie znać, poznaniacy, czy tak rzeczywiście dostajecie na co dzień w tym kebabie. Jeżeli tak jest, to szapoba. I jaka ocena? Tamtemu dałem 8,5, temu 8. Nie, naprawdę zaczynamy z wysokiego C. No. Jak wiecie, wróbel rzadko daje baraninie, wołowinie tak wysokie oceny, więc no, zaczynamy naprawdę nieźle. Ale czy tak czuć tą baraninę? Troszeczkę czuć, jak jest to mięso bez sosu, bo jednak ten sos jest intensywny, ale sosy mają bardzo dobre. Tak więc co, lecimy do kolejnego miejsca. No kurde, się nie mogę doczekać. Mnie trochę rozochociło to, bo jest to naprawdę nieźle. Ja myślałem, że nie będzie jak 4,1, a tu jest naprawdę... topka. No to lecimy. Jesteśmy pod kolejną miejscówką, jest to Kebs Number One przy ulicy Marcelińskiej i tutaj już jest wyższa ocena, bo 4,5 na Google i 900 prawie opinii. Także no zobaczymy, czy jest lepszy od tamtego, chociaż tamten, tak jak mówiłem, ma zaniżoną moim zdaniem ocenę. Tak więc no, kebab znajduje się po drugiej stronie i lecimy sprawdzić go. Płatność tylko gotówką. Masz gotówkę? Mam. Dzień dobry. A sosy to są, no rozumiem, pomidorowy, tam jest jakiś... Nie. To nie jest pomidorowy? Nie. Czosnek, brew pozorom. O. Okay. Zioła mięto, cacyk. Okay. Dwa łagodne. Mango z chili. Mango z chili. Papryka jakaś. Adżyka. Glutenica. Wszyscy pytają dlaczego, nikt nie ma pojęcia co to jest. Aczyka, ludenica, ajwar, czyli takie odmiany pasty fabrycznej. Gospodziańska, bałkańska i ukraińska. I fasata
rustykalna. Dobra, mamy już swojego kepsa i powiem wam tak, jest to naprawdę bydlak wielki, przeogromny. Kosztowało to ile? 33 zł. Mamy do wyboru lawasz. Lawasz też jest w ogóle w kilku wersjach. My wzięliśmy sobie z kurkumą, taki żółty. Wszyscy przed nami brali z tym żółtym, więc i my wzięliśmy. Jest też do wyboru tortilla, no albo bułka. Jest też w ogóle gemuzy kebab Berlin z grillowanymi warzywami. Generalnie tutaj produkcja kebabów nie jest najszybsza, jak zauważyliśmy, ale tutaj widać, że to jest tak misternie robione. To widać. Tutaj wyliczone, ile tam ogóreczków, ile tego, naprawdę bardzo dużo jest tutaj warzyw. Jest przeogrom. W ogóle jest... To niby ma 550 gramów, a powiem wam tyle, że to waży z 800 gramów. Pan powiedział, że on daje po prostu mniej, bo mu kiedyś ktoś tam napisał, że mniej gramów, więc po prostu tak zaniżył. Ale to kosztowało 33 zł, bo jest karkówka kosztuje 33, kurczak 30, a my wzięliśmy mieszany. Bo jest tu mięso karkówka i właśnie kurczak. Natomiast pan sam powiedział, karkówka może mieć tam w środku jakieś takie tłuste elementy. Mamy tu w ogóle jalapeno, mamy, widziałem, sałata lodowa, sałata pekińska, jest pomidor taki świeży, jest trzy rodzaje w ogóle ogórków. Mamy też cukinię, ona w ogóle jest jakoś marynowana w... Tam jest z kurkumą, naprawdę wyglądało to świetnie. Dodatków jest tego mega dużo. Mega dużo, powiem tak. Sosy jeszcze cztery do wyboru. I pan mówi, no przecież ładuje tyle, mówi, co żeby się najeść. Mówi też, mówi, że dużo warzyw, ale mięsa naprawdę dużo ładował. Chyba nagraliśmy to, nie? Mhm. Powiedział, że no przecież trzeba się najeść tym za trzy dychy i no to się trzeba najeść. I naprawdę jest jeszcze wersja duża, bo to jest mały za trzy dychy, więc no generalnie jak już tu przyjść, no to... Duży jest o połowę większy. Jak tak, duży jest ponad połowę większy. Dobra, ja jadę w to. Wygląda naprawdę dobrze. To co, zaczynamy od kurczaczka? Od kurczaczka, tak. Jest w ogóle, jak zjedliśmy mieszany, to do połowy, od jednej połowy jest kurczak, a na drugiej karkówka, więc będziemy mogli oddzielnie je ocenić. Wróbel, już wiemy ocenę twoją na temat karkówki. Dobra, no jeszcze nasłuchałem o niej to. Kurczaczek troszkę lepszy niż w Marchabie, bo tutaj zobacz, jaki on jest soczysty. Widzisz to? Naprawdę sztos. Czuć te warzywa. Jest jej naprawdę ogrom. Jest lekko pikantne, lekko pikantne. I to jest taka fajna pikantność. Nie taka, że cię taka fala uderzy po prostu pikantnego, tylko tak lekko pikantny na języku ci się fajnie mrowi. A ten lawasz chrupie, co? Mhm. Lawasz jest spoko. Jest nie tak jak ta tortilla, że przechodzisz tak dalej i on tu czujesz, nie? Mhm. Ale czy czujesz kary? Czy tylko dla koloru? Nie, to jest raczej do koloru, to jest kurkuma. Kurkuma. Dla koloru jakoś niewyczuwalne jest w tym, przynajmniej przy tych innych smakach, które są bardzo intensywne. Bardzo dobre to jest. Tutaj nie ma czegoś takiego, że standardowy kebab, że jakiś standard, tylko każdy sobie wybiera, bo jest ogrom tych dodatków, ogrom warzyw. Jak tam dałem za kurczaka 8, tu 8,5, jest lepszy kurczak. Naprawdę, tutaj te dodatki, są ta cała otoczka wokół tego kurczaka, który jest przepyszny, są świetne. Słony jest dobrze tam... Tak, kurczak jest tutaj doprawiony. Jeżeli chodzi o kebaby z kurczaka, to jest najlepszy kurczak mięso, jeżeli chodzi o mięso, które do tej pory jedliśmy. Zobaczysz. Ja bym sam takiego dużego nie zjadł. No nie? Za trzy dychy? No. To jest bardzo opłacalny kebab. Trzeba wystać swoje, bo czekaliśmy z pół godziny, jak nie lepiej. Mhm. Bardzo dużo smaków przez to, że tyle warzyw. Jalapeno też czuć, podbija troszeczkę smak. No i co powiesz o tym kurczaku? Fajny, słonawy, dobrze przypieczony. Cholipka. Warszawa ma dużą konkurencję, widzę tutaj na terenie Polski. No. Dobry. Ja boję się, nie wiem czy w ogóle będę próbował drugiej części, żeby się nie, wiesz, złego zdania sobie nie wyrobić. Ale kurczak naprawdę spoko. Nie wiem, czy jedliśmy lepszy, ale jest to naprawdę bardzo dobry kurczak. Z pewnością można wracać tutaj, wystać swoje, ale zjeść dobrze. Trzy dychy, kurde, taka duża petarda. To waży. On trochę jest za gruby do jedzenia. No, aż ciężko się ciężko jeść, żeby ci nie wypadało, nie? No, nie no, za trzy dychy. No ja to jakbym takiego kupił, to bym zjadł pół i pół na dwa dni. Dwa dni wróbel by jadł. Na śniadanie. No, ja muszę się dokopać do tej karkóweczki. Chyba już się zaczyna powoli. Ja bym powiedział, że mi chyba smakuje bardziej kurczak. Yeah, jest bardziej doprawiony. Kurczak wygrywa. Kurczak jest bardziej chyba tutaj takim nośnikiem smaku. No, czujesz tutaj tą strukturę tą karkówki, nie? Taką, że to jednak trzeba troszkę... Chociaż nie jest taki jak w skinu, bo w skinu to musiałeś to mielić i mielić zębami. No. Ale to jest spoko przychodzi. Jest taka bardziej, że tak powiem, elastyczna, nie? Ona... A, wiesz o co chodzi? Nie, to mi nie będzie odpowiadać.
Karkóweczce daję tutaj 8 z tą karkówką, natomiast 8,5 z tym kurczak. Kurczak naprawdę dla mnie tutaj jest lepszy. Więc jednak jakbym przyszedł, to wziął sobie kurczaka. Tam też było 8 i 8,5 oba. Czyli tak średnio podobnie. Jak chcesz się na kurczaka, to tu. Ale jak na jakieś baraninę, wołowinę, coś takiego, to tam mi lepiej smakowało. I to nie jest tak, że pod kamerę to pan nam zrobił większe, bo no, przyglądałem się w kolejce, to wszystkim tak dużo sypał. Karkówka nie jest aż tak doprawiona jak ten kurczak, dobrze. W sensie jest delikatniejsza. Lepsza struktura niż z kilo, co? Tak, zdecydowanie. Ale jest delikatniejsze mięso. Fajne, fajne. No, dobrze przyrządzone mięso, no. No to, co jest podstawą kebaba, tutaj zrobili bardzo dobrze. Troszkę tutaj doprawił po prostu tą karkóweczkę, tak? Nie? Dla mnie jest spoko. Więc... No, chyba na kurczaka bym jednak wrócił. Akurat teraz trafiłem na taką karkówkę, tą przypieczoną, tą jaką lubię, nie? Nie wiem, jak będzie dalej. Bardzo dobry kebab, jak najbardziej polecam. No dobra, trafiłem się, więc kurczakowi tak jak ty mówiłeś, 8,5 temu, 8, ale jak na mnie, to karkówka na 8 to jest bardzo wysoko. Kolejne miejsca będą miały bardzo ciężko przebić. Czyli wychodzi na to, że marchaba i te takie same oceny generalnie, tylko no tutaj masz do wyboru więcej tak naprawdę opcji, dodatków i tak dalej. Tam są te kebaby mniejsze takie na raz. Tutaj ten naraz to jest ciężki do zjedzenia. No i fajnie czuć ten sos. Cały czas na języku czuję takie mrowienie. To tak, fajne. To sosy są świetne. I w tamtym były świetne. I tutaj są świetne. Naprawdę w Warszawie to bardziej się ograniczają takie defaultowe sosy, nie? Mieszane? Dokładnie. Tutaj sosy naprawdę robią robotę i oba kebaby są jak najbardziej do polecenia. To już jest kwestia indywidualna, myślę, komu posmakuje jeden bardziej, drugi mniej. A gdzie teraz będziemy się zbierać? Brzeska szamka. Turecka szamka. No to lecimy na turecką szamkę, no. Część druga kebabów z Poznania w kolejnym odcinku. Zjemy tutaj też całkowicie innego kebaba, bo to jest kebab dla dzbana, więc coś dla nas. O, tak wyglądałoby całe, jakbym połączył, a wygląda to tak, bo na pół przekrojone.